Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runetem na moim kanale. Moi drodzy, no na początku, dlaczego nie było wczoraj filmu? Słuchajcie, no ktoś wpierdzielił się w słup ze światłowodem. Światłowód zerwany, dzisiaj dopiero naprawili. Jest godzina, słuchajcie, 18.20. Ja dla was nagrywam odcinek ze ścieżki bohaterów. Mnóstwo pracy przede mną, bo muszę nadrobić teksty do końca tego tygodnia. Ale słuchajcie, no tekściki pojawią się, dam radę. I pomyślałem sobie, że film tym bardziej. Wybaczcie mi brak transmisji. Dzisiaj też jej nie będzie. I widzimy się tak naprawdę w sobotę na przedłużanym strumyku. No tyle mogę wam tylko, słuchajcie, zaoferować. Mam nadzieję, że to was uspokoi. Także kwestie konkursu, wybiorę sobie tam całą resztę, wszystko tam jeszcze znać. I moi drodzy, tyle. Także rozwiążę to. Wszystko będzie gotowe. Zrobię najwyżej też listę osób, które wygrały i będzie git. Oczywiście listę YouTube'ową, bo subskrybenci tradycyjnie na Discordzie wszystko wyjaśnią. A dzisiaj, jako że mam, słuchajcie, no ograniczone pole manewru, a z drugiej strony bardzo coś jednak chciałem dla was nagrać, żebyście nie czuli się, wiecie, porzuceni. Albo że ja się skończyłem, albo was nie szanuję. No to moi drodzy, wiem, że tutaj coś jeszcze na nas czekało. Cienisty. No właśnie. Ten cienisty portal dobrze byłoby sprawdzić, prawda? Gdy dowolny gracz zakręci skup... Wow! My to wygramy w ogóle? Nie wiem. Nie wiem, Dudes. Słuchajcie, kogo mamy na środku? Katarinę. Kurde, bele, ty. No, powiem wam, że zapowiada się dobrze. Koszty 1, to może być idealne dla nas. Oj, to może być perfekto. Agro elitarni deck. To jest... to jest coś, co mi się podoba. A to mi się już nie podoba. Tak zwana cholipka. No słuchajcie, nie wiem, czy wykorzystamy nasze jedynki. 4 to już jest coś, ale widzę bardzo spokojny start. Nawet jestem zaskoczony, że on tutaj nie miał jednego punktu. Zostawię sobie jeden punkt. Nie ustępować! Jeszcze będzie uderzenie, 2 punkty. Chyba to tyle, jeżeli chodzi o to. Może pozwolę sobie troszeczkę wam tutaj poopowiadać. Wybaczcie, mogę mówić niewyraźnie, ale dlatego, że tutaj pewne rzeczy by się zrobiły, jakie sprawiają mi problemy w mówieniu. Moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć, że tego Garena dalej ciśniemy, jeżeli chodzi o level. Pamiętajcie, level jakby na każdym bohaterze jest istotny. Elitarni wydaje mi się ok. Nie mamy jedynek, także moc jest tutaj, tak powiem, bezużyteczna, prawda? Wsparcie, wycofanie, Nora. Plus potencjalnie z portali coś wypadnie. Buffy są. Jedynka jest. Chyba nieźle. Najsłabszą ogłuszamy. Yasuo tu byłby bardzo silny, prawda? Nie mam pojęcia, czemu wzięli. Nie mam pojęcia czemu oni wzięli ikonę katastrofy. Do czegoś takiego. Fajnie byłoby mieć kowala, nie? Pomachamy. Pomachamy. Dziwię się, bo to jest 1,5 gwiazdki. A tutaj nie czuję żadnego zagrożenia. No więc słuchajcie, wracając do tematu, uważam, że... O! Pierwszy raz widzę tę kartę. Mamy tego Panteona? Mamy. Tak po prawdzie mówiąc, jakbym grał cały czas po dwu... No to było niezłe. Ochraniam cię! W sumie chcę więcej zadać. Tu jest wytrzymałość, że tego zagram. A tu byłoby więcej value. No nic. Nawiążę jeszcze, że już zrobiliśmy przewagę na stole. Kolega ma problemik, mamy fajne buffy.
Pantel ma 2 staki, nieźle. Jeden sprint za każdego krawa z dziś. Wytrzymałość dalej. Traci jednostkę. Wątpię, że tu będzie coś mocniejszego. Tak jak się spodziewałem. Nie mamy tu nawet zagrać jak wokół tej trójki, dlatego uważam, że ta trójka no... Szału nie ma, prawda? Szału nie ma. No widzę, że tutaj na moje nieszczęście muszę dograć kartę, ale mamy kartę przewagi. Opowieści o przyszłości to nasiona naszej przyszłości. Jest koniec gry prawdopodobnie. Okej, okay, tak się zastanawiałem, czy za 2 punkty jest tam coś, co pozwoliłoby mu jeszcze zwyciężyć, nie? Słuchajcie, kowal bitewny byłby na wagę złota. Pantona nie było, tak chyba tak naprawdę nie mieliśmy ani jednej karty jakby ze strony Pantona. Także no, nietypowo, nietypowo się ta gra zaczyna. Myślałem, że będzie większe wyzwanie. Niezłe. To poro przywołanie też było w naszym wypadku niezłe. Zero wymian. Dobranie karty zawsze spoko, a gdzie to grać, nie? No muszę wam powiedzieć, że niezbyt dobre nam tutaj wypadły rzeczy. Myślę, że ta moc jak na razie jest bezużyteczna. Nie mogę nic z nią zrobić tutaj, wykombinować, prawda? No jest dobór karty. Chyba też się zgodzicie ze mną odnośnie do tego, jak słabe karty mamy na start, prawda? Chciałem zagrać pod buffa. Aha, ten buff tutaj nam nic nie dał, oczywiście. Ale z drugiej strony... Mamy dwójkę, uderzenie, więcej buffa. O kurde. Ale mnie ograł tym zagraniem. Słuchajcie, okazało się, że zwiastun wiosny nie ma ani jednej karty. I on w ogóle zaklęć nie gra. To jest bardzo ciekawe, bo te zaklęcia mogłyby być na wagę złota. A nie zobaczyłem, jaką ty masz broń. Atak, zwęć kartę. Piękny buffik tutaj poleci zaraz. Także słuchajcie, no ta dwójka tutaj powiem wam, że bardzo dobra dla Pantona. Myślę, że spoko... najpierw powoli, 1-2, przewaga. O, jeszcze zagrał coś drugiego, także... Słuchajcie, no... Perfekcja. Jeszcze 4-3, tutaj tak, tak. Trochę źle mogłem tutaj zagrać, tutaj przeznaczenie, tutaj uderzenie, ale nie wiem, czy bym go nie stracił. Grunt, że wygrywamy, tutaj nie ma nic do powiedzenia, mój przeciwnik. I słuchajcie, jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem... Jaka ładna animacja w ogóle. Tak rzadko gram pod zwędzanie kart, że nie wiedziałem, że oni ją zmienili. Nie było takiego zwędzania. Chyba, że ten item tutaj na ścieżce właśnie jest taki, a nie inny. Trudno mi powiedzieć. Dajcie znać, bo wy się znacie lepiej prawdopodobnie ode mnie na ten temat. W tych tematach. Świetnie. Jedynka, podoba mi się. Bardzo silna zresztą jedynka. Plus kadzie życia będzie działać od razu. Gramy dalej. Czy jest to karta za jeden? Więcej kart za jeden. O, ale mam moc. Bardzo fajne. Bardzo fajna moc. Podoba mi się. Chcę sobie jedyneczkę dać. Nie jestem fanem. No też nie jestem fanem. Dajmy sobie tak. Chyba mamy full HP. Można było coś wyciąć, to prawda. Gotowi na kłopoty? Ty zagra bohatera, przyznaj innym 1-1. Fajne, mocne, dobre. Shit. Dobra, jedna za dużo, nie? Jedna za dużo tutaj. Ale te dwie karty już jest ok. Cóż, nie wiem, czy nie warto było zostawić tyle jedynek. Tędy nie przejdą. Szczerze? Prawie byłaby koniec gry. Prawie koniec gry byłby tutaj, zobaczcie, nie? Ale to jest mocne. Holy bec. Katarina wysyła tylko emotkę. W sumie jej się nie dziwię, bo wrócił do nas. Fajnie. Nice try, man. Przebili się. O! O! Znam swoje. O! To było ciekawe. No i zobaczmy, wygramy czy nie? Jak mówicie? Wow! Nie wiem, te jedynki powinny dostać MVP jeszcze. Nie miałem chyba jeszcze takiej gry, że
jedynki wygrały mi bez najmniejszego problemu grę. Naprawdę, tutaj no... czary mary się wydarzyły tak naprawdę. Potężna. Kopia? Dla Garena raczej, bo Garen daje dodatkowego buffa i ma uderzenie jeszcze. Też to uderzenie specjalnie nic nie da. O, fajne, fajne akurat, no. Nuda. Elitarna, dodatkowy atak. Szkoda, że tego kowala nie mogę znaleźć. Naprawdę gra by się tutaj... podejrzewam, że skończyła dużo wcześniej, gdybym miał. A ten Panteon jeszcze taki, powiedzmy. Why not? No tym razem szczęście nam nie dopisało. Okej, okay, już nam dopisało. Kradzież życia, wow. Nie po... o, blokuje nawet, jeszcze będzie uderzenie. Wow, no powiem wam szczerze, że... jestem zaskoczony, bo ostatnio jak grałem, to słuchajcie, odnoszę wrażenie, że było zdecydowanie ciężej. Ale może ja się mylę? Nie wiem, wydaje mi się, że nie spotkałem ani jednego Garena jeszcze do tej pory. Na wszystkie te gry nie spotkałem ani jednego. Bardzo chciałbym tutaj kombo zrobić. Właśnie po to ćwiczyłam przez całe życie! Ten Panteon tutaj jest po prostu, no, doskonały. Plus nie dostaniemy już tej karty, nie? Kowal. Kowal byłby niezły. Ale mocna, mocna ekipa, nie? Mocna. No tutaj ona ewidentnie może wyrzucać śmieci. Żołnierze, do mnie! Musi zrobić jeszcze jeden ruch. Śmierć, przyjaciel. Wiem, jestem gotowy. No dobra, zaryzykuję. Akurat mówię, że zaryzykuję, bo ja nigdy nie wiem, czego tu się spodziewać. A może tam był buff jakiś, który kosztuje mniej, tak? Minus jeden. Nigdy nie wiadomo. Także musiałem tak grać, wiecie, trochę wabank, nie? Cały czas kradnie. Ale tak, szósta runda, dopiero cztery staki, więc tempo takie tego Panteona no nie jest idealne. Mimo, że zobaczcie, no gramy nawet wokół tego Panteona. No nie jest to aż tak dobre, jakby się mogło wydawać, prawda? Fajnie tutaj lecą punkciki, to mnie akurat cieszy. Co nam tutaj wypadnie z worka? Jeszcze więcej jedynek, które są przepotężne i dobierają karty? Oczywiście, wielką chęcią. To może być niezłe, to może być niezłe, no. Ostrze Zenitu może być faniusie. O kurde. Zaklęcie kosztuje jeden mniej. O kurde. O kurde, chopie. Wydaje mi się, że pójdę na dół. Aż jestem ciekaw, no myślicie, że przegram, jeżeli chodzi o 30 HP? Bo dla mnie porażką jest aktualnie to, gdy ja wychodzę z... nie, bez literki S. Tak to ujmę. No dobra. Pięknie. O kurde. O kurde, bele. O kurczaki, ziemniaki. Łopie, o kurde, chłopie. Wpływ jeszcze dostaliśmy, by the way. To był prawie koniec gry. Słuchajcie, nigdy w całym moim gamingowym, ścieżkowym oczywiście życiu nie miałem takiej sytuacji, myślę. Naprawdę, no powiem wam. Te buffy, te połączenia, te jedynki jeszcze, tak? Koniec końców ta moc była całkiem, nie? Buffik wzmocnimy tutaj, żeby poleciał buff z przeznaczenia. Swoją drogą uważam, że przeznaczenie było naprawdę fajnym keywordem. Takim bardzo, wiecie, przydatnym, myślę. Fajne, fajne, no. To była jedna z takich, tak jak uświęcenie, to były takie keywordy, które... są zdrowe, nie? One, uważam, w mojej ocenie, przeznaczenie, jak i właśnie uświęcenie, są bardzo dobrze zrobione, nie? Są zbalansowane. Jeszcze więcej jedynek, plus potencjalnie więcej buffów. Oh shit.
jakby tutaj się to udało, to byłoby zabawnie. Nie jestem fanem tej trójki, a i tak mamy 30 HP. Zlecenie przyjęte. Zaraz. Gdzie my idziemy? No i pytanie, nie? Pytanie, czy ja to przegram i nie będę mieć eski, bo to jest nieuchwytność, moi drodzy. To jest nieuchwytność. Jeżeli chodzi o nieuchwytność, to małe mamy możliwości odpowiedzi na jego nieuchwytność. No i nie wspominając o zaklęciu, które bije za jeden, prawda? To jest taka sprawa. Nadomiar złego, on ma ruch. Umrę, gdy będę gotów. Każdy strzał trafia. Zawsze byłem śmiertelny. Ma ruch, ale nic z tym nie zrobi. Okej. Ale mamy tu kradzież życie, zapomniałem o nich. O Jezu, wyobrażacie sobie, siła bohaterów działała inaczej. Nie podoba mi się ogólnie to, że ją zmienili, jakby ktoś mi pytał o zdanie. Kurde, szybki atak jeszcze, hopie. Kurde, bele. Jedynki, w mojej naprawdę karierze gamingowej... To jest zuchwałość, by the way. Oh my god. Zawsze byłem śmiertelny. No dobra, wystarczy zaatakować. O, żeby on nie zaklęcia mi nie zagrał takiego wrednego. Okej. Oddycham żywie nadzieje. Naprzód! Trzydzieści HP. Tempo nie najgorsze. Nie wiem, jak ze złotem stałem na koniec. No i zobaczmy, SH czy nie. Odliczenie oczywiście najpierw. Wow, ale jeszcze chyba nie widziałem tak mocnych jedynek na ścieżce. SK jest 10-13, rekordzik. No i wyróżniona karta, tak jak się spodziewałem, faktycznie zasłużenie. Oczywiście mam dla was opening na koniec. Zobaczmy co tym razem. Secik. Jestem ciekaw, jakie moce ma set, bo to jest dosyć ciekawe. O proszę, jeszcze udało nam się zakończyć zadanie. I jeszcze jeden, słuchajcie, opening. Bardzo fajnie. Wszyscy bohaterowie mają jeden kosztują. Wow, mocne. Znamy. Dzikie fragmenty cały czas zbieramy, także niedługo sobie wydamy na coś. No i pytanie na koniec. Drodzy widzo, prawie awans. Czy ja tu mam jeszcze coś dla was? Niestety nie. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że krótki, intensywny, fajny, z jedynkami takimi mocnymi odcinek przypadł wam do gustu. Jutro wszystko ogarnę, jeżeli chodzi o konkursik. Także, moi drodzy, nie denerwujcie się. Będzie wszystko wyjaśnione. Jeżeli chodzi o termin otrzymania, pamiętajcie, początek przyszłego miesiąca, dajcie tak do 10 czas października. Do tego czasu, jak umówmy się, że jeżeli skinów nie dostaniecie, wtedy piszecie do mnie. Przed tym dniem do mnie nie piszcie, bo ja wam po prostu nie odpowiem. Taka jest umowa, także jeżeli, słuchajcie, byłyby jakieś pytania, to ja to powiedziałem. Tyle ode mnie, trzymajcie się, do następnego. Jo!